Ogólnie dostałam paczkę i teraz będę musiała ją otworzyć. Ogólnie nie wiem, jak to zrobię. Ja nie wiem, jak ja mam to otworzyć. Tu dobra. Muszę to nagrywać i to przeciąć. Trochę ciężkie jest tak jedną ręką. Ja nie wiem. Rzeczywiście. Po prostu otworzę to i pokażę za chwilę. Dobra, nie wiem, co tutaj jest. W miarę wzięłam. I chwila prawdy. Nie, ja tego dalej nie mogę otworzyć. Zanim ja to otworzę, to miną wieki. Już sobie poradziłam w miarę z tym. Teraz chwila prawdy. Tutaj mam piękne opakowanie. Dobra. Widzę od... Dobra, ja nie wiem. Ale już widzę, że jest ciekawie. Ja nic nie wiem. O kurczę. I kaszel mnie męczy. Dobra, ja nie wiem. Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Dobra, biorę kartkę. Dziś zabawa w Mikołaja. Taka jest robota z rana. Te prezenty przynosimy i challenging wypełnimy. Facebook challenge i Marta i Paulina się dopisały. Tak więc dużo szczęścia, ciepła, błogosławieństwa Bożego, no i zdrowia chyba bardziej potrzebnego. Aby Jezus nowonarodzony porozwiązał wszelkie spory w nowym roku, nowych wyzwań i sukcesów masę, by zadziwić swoją klasę rodzinnego dużo czasu. Może trochę mniej hałasu, kończy wenami się tutaj, nie przedłużając może, bo dziś średnia jest pogoda, tak więc wszystko wam to życzą Paulina, Marta i Jagoda. PS 1. Sorki za błędy. Pamiętajmy, że z dyktanda mam 2. Treść zadania na zdjęciu poniżej. Okej. Okay. O Jezu! Co ci się przytrafi w Mikołajki? Grudzień? Zostaniesz Mikołajem. Jagoda! Udało ci się, zostałaś świętym Mikołajem. Gratuluję. Ja miałam luty, dostaniesz skarpety. A lipiec, poznasz męża. Marta, Marta, pozdrawiam. Poznasz męża. Tutaj jest dowód. Jagoda Krawczyk, miłej roboty. Dobra, zrobię to. Przyjmuję wyzwanie, jeju. Jesteście niemożliwe. No, tego to ja się tego nie spodziewałam. Proszę tu podpisać wykonanie zadania. A dobrze, dobrze, zaraz to sobie podpiszę, jak już to wszystko ładnie obejrzę, bo na razie to nie wiem. Ale nie wiem. Cudownie po prostu. Jestem zaskoczona bardzo, naprawdę. To może zacznę tutaj od tego. Co to jest? Widzę tutaj ładnie wypełniona, żeby się nic nie stało. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Mikołaj zapewniał komfort prezentów. Jezu. Dla Gosi. Od czego tu zacząć? Jest. Ja nie wiem po prostu. Na razie się pozachwycam wyglądem. Ja nie wiem. Od czego ja mam zacząć? Gardło mi umiera już, jak wróciłam z tego szpitala, no ale już trudno. Okej. Okay. Stawy do zdobienia. Będzie musiało być ozdabiane w tym roku. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć na razie. Także tutaj są bardzo fajne takie gwiazdki.
naklejki i takie świąteczne elementy do ozdabiania. Bardzo ładne. I lecimy dalej. Zaczynam w sumie chyba od najłatwiejszych, bo tutaj mam zapakowane, widzę, bardzo ładnie. Żelki. No, to jest bardzo fajnie, żelki. Po prostu kocham. I dziękuję. Ja nie wiem. O. Bardzo fajnie, kolejne takie do zdabienia. Muszę coś porobić. Muszę coś pozdabiać, zrobić jakieś kartki. O! Jezu. Merry Christmas and Happy New Year. Jezu, tak, tak. To wygląda pięknie, ten kubek. Kocham, tak, tak. Boże, kubek jest cudowny, ale bardzo ładny motyw. Jest. Nie no, ja to was w ogóle kocham. Dziewczyny, ja nie wiem. Ale piękny. Naprawdę. Cudowny. Nie no, ja się takiego poranka nie spodziewałam. Dobra. O, widzę tutaj laski cukrowe. Dziękuję, święty Mikołaju. Milka Oreo. Właśnie ja chyba nawet nie miałam okazji zjeść jeszcze tej milki Oreo, więc sobie spróbuję. Także dziękuję. Przetestuję sobie czekoladę nową. I tutaj widzę, zostały bardzo ładnie, ślicznie, pięknie ozdobione. A jeszcze tutaj są te laski cukrowe. O, tutaj coś jeszcze jest małego. To jest gumka? Chyba gumka. Tak mi się wydaje. No i tutaj zostały właśnie pięknie zapakowane. Ja nie wiem, ja po prostu nawet nie chcę psuć tego. To wygląda tak ślicznie. Dlaczego? Nie no, to jest po prostu cudo wszystko. Aż mi po prostu szkoda tego wszystkiego otwierać, jak widzę, jak to jest ładnie tak zapakowane. Po prostu, nie wiem, no cudownie, kocham. I torebki też bardzo ładne. No, oczywiście. Dobra, ale no muszę to otworzyć, nie? No dobra. Tak bardzo nie chcę psuć tak pięknie zapakowanych tych prezentów. Po prostu szkoda mi. Szkoda mi je otwierać. Znaczy, tak ładnie zapakowane. Takich ładnych zapakowanych prezentów to w sumie nie miałam nigdy. Naprawdę. Więc jesteście pierwsze. Jakoś usiądę sobie i muszę to otworzyć. Nie wiem, ja to po prostu zawsze tak to przeciągam wszystko. Jedną ręką to trochę słabo, chociaż otworzy się. No właśnie jedną ręką muszę nagrywać, a drugą muszę otwierać. Okej. Okej. Dobra, jednak się nie obejdzie, muszę tutaj otworzyć. Więc wezmę sobie. Otworzę i zaraz pokażę. Dobra, już mam w miarę otworzone. Jedną ręką jest ciężko, naprawdę. Kraina Jutra film. Wszystko jest możliwe. Ogólnie to chyba nawet nie słyszałam o tym.
o tym filmie. Tak mi się wydaje. Marcile poszukiwani. Disney zaprasza do niezwykłego świata nieograniczonej wyobraźni, gdzie wszystko jest możliwe. Zapnij pasy i przygotuj się na niesamowitą z wieloma zwrotami akcji wyprawę, w którą zabierze cię reżyser filmu i nie ma mocni. Zobaczę. Okej. Ale ogólnie, no naprawdę, tak mi się nie chciało otwierać tak pięknie zapakowanych prezentów, no. Jak można psuć takie piękne pakowania? I muszę uczynić to po raz kolejny no. No, to jestem po prostu ja. Oczywiście. Naprawdę ciężko jest tak otwierać. I jeszcze ja to oczywiście przedłużam. Okej, tutaj już po prostu. Po prostu kocham. Jezu, kredki, tak. Kredki. Ja nie wierzę w was. Jezu, cudowne kredki. Super. O, jeszcze laska. Kolejna. I kolejne otwieranko. Ja to jestem chyba osobą, która najdłużej otwiera cokolwiek. Ja jestem taka... Nie wiem. Ach. A to sobie położę. O! Widzę ołówki. Będzie rysowane. No teraz to muszę rysować. No, po prostu muszę. I ja mam tu zdjąć jedną ręką. O. Zestaw ołówków. Ale super. Super różne właśnie grubości. Dziękuję. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz. I później będziemy mieć już tą pierwszą torebkę z głowy. Ogólnie widzę trzy torebki i trzy dziewczyny. Nie chciałam niszczyć tego papieru, ale... No... Niestety. O, widzę, zapowiada się ciekawie. Bardzo ładny motyw. O! Mogę sobie tutaj rysować. Super. Dobra, i pierwsze mamy z głowy. Tak. Dla Kuby. O! Żelki też. Czekolada. Kuba akurat jest w szkole. Od tego to on się na pewno nie spodziewał. Laski. I właśnie też ten kubek. Bardzo ładny. Podoba mi się bardzo właśnie. Okej, okay.
jeszcze jest tutaj. I teraz będzie otwieranko tego. Także no otworzę mu. W sumie nie spodziewałam się w ogóle nic. Dobra, zaraz to otworzę po prostu. O, chyba widzę. O! Bardzo fajne. Już wiem, że to będzie super. Gry dla całej rodziny, 30 gier. Już wiadomo, co będziemy robić. Święta, no chociażby, jak będzie nam się nudzić może. Widzę tutaj właśnie różne gry. Bierki. I ogólnie super. Może na razie nie będę tego odpakowywać po prostu w środku. O, tutaj jest właśnie opisane. Także bardzo fajnie. Ja się w ogóle nie spodziewałam i ja nie wiem, wy jesteście szalone. Dobra. Ale torebki bardzo ładne. I dla pani Renaty. No, mama. Tutaj mama stoi. Może zacznę właśnie tutaj. Perfumy. No. Zobacz. O, wow. O, ja. Ciężko jest wyjmować. O, widzę też kubek świąteczny. O, ale ładne bombki. Super. Mama. O, mama. Co? I tutaj widzę bardzo ładny kocyk. Świąteczny kocyk. No, tutaj mama. Widzisz? Bardzo ładny kocyk świąteczny. Ojej, i tutaj jeszcze tu jeszcze chyba nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc nie wiem, to zobaczę potem, ale super, dziękuję. I tutaj jeszcze krem do rąk. To tutaj nie wiem, co to jest. Znaczy protecting balm. Ach, angielski. Jest coś po polsku? Teraz szukanie polskiego. O, tutaj. Polski. Język polski. Krem uniwersalny. Okej. Okay. Także. Także super. Super. I ja nie wiem. Ogólnie. Więc nie wiem. Nie wiem. Ale ładne torebki. No. No to ja nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć. Tu mam właśnie wykładane te rzeczy. Tutaj są rzeczy mamy. Także ogólnie nie wiem, jesteście cudowne. Nie, ja nie wiem nigdy, co ja mam powiedzieć. To tak była ta paczka od ciebie, Jagoda, wtedy. To był chyba luty. I wtedy ciok. I kiur edrym. Także ja tutaj sobie podpiszę wykonanie zadania.
To jest po prostu piękne. Także ogólnie dziękuję od Kuby i od mamy. Nie no, wy jesteście po prostu niemożliwe. Po prostu, ja nie wiem, nigdy nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ale po prostu cudowne. Jezu, kocham was. Aż sobie przeczytam jeszcze raz ten wierszyk, bo jest bardzo fajny. Dziś zabawa w Mikołaja, taka jest robota z rana. Te prezenty przynosimy i challenging wypełnimy. Facebook challenge Marta i Paulina się zapisały. Tak więc dużo szczęścia, ciepła, błogosławieństwa Bożego, no i zdrowia chyba bardziej potrzebnego. No właśnie, tutaj trochę podupadłam na tym zdrowiu. Aby Jezus znowu narodzony porozwiązał wszelkie spory w nowym roku, nowych wyzwań i sukcesów masę, by zadziwić swoją klasę. Rodzinnego dużo czasu, może trochę mniej hałasu, zwłaszcza jak mi Kuba przeszkadza, oczywiście. Kończy wenami się tutaj i nie przedłużając może, bo dziś średnia jest pogoda. A ładny szron, nawet słoneczko u mnie. Tak więc wszystko wam to życzę, Paulina, Marta i Jagoda. I zaraz tutaj będzie podpisik. Proszę tu podpisać wykonanie zadania. Tak jest. Także tutaj podpisujemy wykonanie zadania. Nie wiem, jak ten długopis będzie pisał. Mam nadzieję, że ładnie. Jedną ręką, ach. Bardzo ładnie. Proszę tutaj podpisać wykonanie zadania. Wykonane zadanie jest perfekcyjnie. Grudzień, zostaniesz Mikołajem. I Jagoda została świętym Mikołajem. Także udało się. Zostałaś świętym Mikołajem. I nie dość, że zgłosiłaś nas w szlachetnej paczki, to tutaj jeszcze takie pomysły, ale nie no, bo ja nie wiem, tego się nie spodziewałam. Nie no, po prostu ja nigdy nie wiem, co mam mówić w takich momentach. I ogólnie tak mój głos to jest okropny, bo już gardło po tym szpitalu mnie dopadło. Ale no, nie wiem, po prostu kocham was. A wy się chyba nie możecie doczekać mojej reakcji. Nie wiem, po prostu nie wiem, ale dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jak Kuba przyjdzie ze szkoły. Ciekawa jestem jeszcze jego reakcji. Może poczekam na jego reakcję jeszcze. Także dziękuję od mamy, od siebie i od Kuby i w ogóle. Nie wiem, po prostu nic. Ale po prostu Jezu, kocham was. Także dziękuję. Thank you.